partii o Mistrzostwo Świata. O, tu mi ktoś przeszkodził, poprawię ją. Tu mi ktoś przeszkodził, trzeba poprawić. Żeby ją poprawić, trzeba zmienić nazwiska. Tu wyciąć, tu wstawić, tu wyciąć, tu wstawić, odświeżyć i powinno być dobrze. Bo ósmą partię białymi grał Caruana, czarnymi grał ten jego kolega. Można jeszcze poprawić kod debiutowy. Widać, człowiek nieprzygotowany z marszu, ale to człowiek umie zrobić. I zobaczymy, już w tej chwili powinno być wszystko dobrze. Powinno być B33, czy się odświeżyło? Caruana białe, nie odświeżyło się. Jest dalej D37, a powinno być B33. O, jest. Ale jestem zdolny, prawda, panie Grzegorzu? Jedziemy dalej. B33, E4, C5. Dzisiaj właśnie oglądałem transmisję komentarzy, te mecze na Chess.comie, te szachy 5 plus 1, 3 plus 1, 1 plus 1, co komentuje mistrz świata Ruslan Ponomariov z mistrzynią świata Aleksandrą Kosteniuk. I Ponomariov mówił, że u nich to się nazywa wariant Świecznikowa, a za granicą to Pelikana. On się nie tylko Pelikana nazywał, nazywał się różnie wariantem Pilnika. U nich się nie nazywał Świecznikowa, Ponomariov jest młody, kiedyś się nazywał wariantem Czelabińskim, bo w Czelabińsku mieszkał Świecznikow, Timoszczenko, Panczenko, oni wszyscy to tłukli. Jako ciekawostkę można powiedzieć, że jak jakiś junior radziecki jechał na Mistrzostwa Świata Juniorów, to Dworecki go uczył i też grał ten debiut. I był to Jusupow, Dołmatow, Czechow, wszyscy grali czarnymi wariant B33. Jacek Bielczyk, doskonały polski szachista, mistrz międzynarodowy, twierdzi, mówił mi osobiście, że grał to kilka lat, jeszcze pod koniec lat 60. zaczął to grać Świecznikow, co potwierdzają jego koledzy ze startu Katowice, Zbyszek Szczerek, Jan Przewoźnik, Karol Żeleźnik, Marian Twardoń i paru innych. Marian Twardoń, Jan Przewoźnik, trenerzy, Jacek Bielczyk też trener, a Jan Przewoźnik to nawet doktor szachów, dwa doktoraty ma, tym jeden z psychologii, o ile dobrze się orientuje, a drugi z szachów, chyba jedyny na świecie obecny doktor szachów, co wywołuje u mnie poczucie zawiści, zazdrości, chociaż Janka bardzo lubię. Chciałbym być chociaż doktorem habilitowanym z szachów. A tu nic. Idziemy dalej. A tak naprawdę wariant po pierwszy raz został zagrany, jak się zajrzy w bazy, dowolne bazy dostępne w internecie, czy te sprzedawane. O tutaj, tu kamera, dzisiaj tam normalnie patrzę. Jak się zajrzy w bazy, to partia grana była w 1895 roku w partii Karol Schlechter, Emanuel Lasker. Emanuel Lasker, mistrz świata, zastosował ten wariant. Karol Schlechter był wybitnym szachistą. Jako jedyny nie przegrał meczu z Laskerem. 5-5 zremisowali, mieli grać 30 partii, skończyli po 5. Skoczek F3, skoczek C6. D4, CD4, skoczek D4, skoczek F6. Skoczek C3 i tu nastąpiło E5. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że gdyby nastąpiło E6, to po skoczek B5, D6, goniec F4, E5, goniec F6 powstaje ta sama pozycja, tylko obaj zawodnicy wykonali po ruchu więcej. Po ruchu więcej, tak jak w obronie Karokan można przyjść gońcem na F4 i po hetmana 5 cofnąć gońca na D2 i hetmana cofnąć na C7. Obaj wykonali. W tej partii nastąpiło od razu E5. Skoczek B na D5. D6. No goniec G5 jest popularnym posunięciem. Jednakże Fabiano Caruana wybrał ruch skoczek D5.
To nie daje czarnym wielkich możliwości gry, ponieważ dwa konisie zaczaili się o tu. Jeden tu, a drugi tu. A stąd to już jak zawinkla strzelają tu. Jedna strzałka poleciała, jedno pole za daleko i tu. Także konisia trzeba bić. Łaski nie robimy, konisia bijemy. Skoczek bije D5. ED5. Grano wielokrotnie grano skoczkiem na E7. Później wyszło, że skoczek B8 najlepszy, taki manewr, skoczek idzie na D7. A4, profilaktyka przeciwko posunięciu B5, bo czarne bardzo, bardzo chciały, ale to bardzo chciały zagrać tak i tak. Teraz owszem mogą zagrać A6, ale B5 już nie. Goniec E7, goniec E2, roszada. Arcymistrz rosyjski Andrzej Harłow grał w tej pozycji posunięcie F5. Bardzo dobre posunięcie, białe, czarne kontrolują cztery ważne pola w centrum. Jednakowoż jak spojrzymy na to, po dalszym ciągu nawet wygrał, ale miał przeciwnika słabszego. Posunięcie wybrane przez Carsena nie może być gorsze. On, Carsen, po prostu nie robi posunięć w debiucie wątpliwej jakości. Z kolei w tej pozycji białymi grał Badur Dżobawa. Rok temu zagrał A5, żeby pion został ściśniony. Badur Dżobawa jest bardzo takim szachistą grającym ostre szachy, interesujące, trudno zgadywać jego posunięcia, ale partię zremisował. Goniec D2. Jak widzimy, w tej partii obaj zawodnicy szybko zrobili roszadę. Różnie z tymi roszadami jest. Goniec D2. F5. Czyli albo konsultanci Carsena, analitycy doszli do tego samego wniosku, albo znali partię i też zagrali F5. A5, A6, skoczek A3. E4. Bardzo ważne posunięcie. Goniec chce wejść na F6. Skoczek chce wejść na E5. Skąd będzie strzelał na skrzydła 2. Panie jeszcze grają. Białe trochę poprawiły pozycję. Do pań zdążymy wrócić. Myślę, że panie nie zrobią nam świństwa i nie skończą swojej partii, zanim omówimy partię panów. Skoczek C4. O, wiemy, po co grane było A5. Skoczek ma placówkę tu, strzela tu, ale dopiero przyjdzie na B6, kiedy ten czarny odejdzie z D7. E5. Skoczek B6. O, jakbym przewidywał. Wieża B8. I teraz coś białe muszą zrobić z centrum czarnych. Można zagrać F3, można zagrać F4. Bardziej radykalne jest F4. I tutaj można powiedzieć, że Fabian Caruana liczył, że być może w ferworze walki, w zdenerwowaniu Magnus Carlsen zapomni o takiej sztuczce jak bicie w przelocie. Tu podpowiadam, że bicie w przelocie to polega na tym, że bijemy tego piona, jakby on poszedł o jedno pole, jakby on poszedł o tu i wtedy pion go bije. Pion bije piona, jakby poszedł o jedno. O tak. Teraz pytanie. Bić skoczkiem gońca czy nie? Jak zbijemy skoczkiem gońca, to będziemy mieli parę gońców. Ale z kolei biały zbiją gońca i nie będziemy mieli parę gońców. A czy ten goniec jest silny? No strzela w piona D5. Pola E4 nie ma, pola G4 nie ma, natomiast koń jest silny. Koń jest silny, więc nie bijemy. Osobiście w tej pozycji polecałbym goniec F6, przerzucenie.
Wieża E8, wzmocnienie na E5. Na E5 czarne chcą odbijać figurą. Wieża A3, skoczek D7, wyrzucenie skoczka. Z bardzo dobrą grą czarnych. No ale Magnus Carlsen trochę przesadził. Zagrał zbyt ambitnie. Zagrał G5. Nie ma przesłanek, żeby tak grać. Nie ma najmniejszych przesłanek, żeby tak grać. C4. F4. Goniec C3. Piony daleko nie dojdą, a król czarny uległ osłabieniu. Natomiast trzeba powiedzieć, że do tej pory Caruana grał bardzo, bardzo szybko. Więc tę pozycję białymi ocenia jako dobrą dla siebie i chyba miał rację. Teraz dobrą koncepcją było hetman C7. Po wymianie lekkich figur, goniec F6 i czarne trzymają barierę na czarnych polach. A białe na białych polach wiele nie mają. No goniec, nawet jak wejdzie na E6, to nie będzie atakować na H7. Z E4 będzie atakować, ale dużo nie zaatakuje. Goniec F5 nastąpiło. Po to, żeby nie oddać białych pól. C5. 35 minut, myślał Caruana. 35 minut. Musiał się bardzo zmęczyć. Teoria psychologii szachowej mówi, że jak ktoś myśli dłużej niż 15 minut, to może wymyślać tylko coraz, coraz gorsze ruchy. Lepszych ruchów już nie ma szans wymyśleć. A skoro wymyśla coraz gorsze, to lepiej, żeby tak długo nie myślał. Skoczek F3, hetman F3, DC5. Przez moment czarne mają piona więcej. Wieża AD1. Jednakże wolny pion musi iść, a żeby nie szedł, trzeba go blokować. Blokować ze wszystkich sił. Na czarnym polu trudno jest blokować, bo jak policzymy, to białe mają. Co to? Kto to mi tu przeskoczył? Co za wredne. C5, skoczek F3. Wieża D1, goniec D6. Czarne mają, znaczy białe mają półtorej figury czarnopolowej, a czarne tylko jedną. Więc blokada na czarnym polu może nie skończyć się sukcesem. W tej dobrej pozycji białe powinny grać na odblokowanie. Mogły grać skoczkiem na C4. Bardzo dobry pomysł. Bardzo silnym posunięciem było hetman H5. Padamy na piona G5. Jak go bronić? Hetman E8. Oddajemy piona. Hetman G6. Skoczek C4 z nadzieją na odblokowanie piona. Białe odbiły piona i mają szansę zdjąć z blokadę z punktu D6 i forsować piona. W partii nastąpiło słabsze H3. O, takie profilaktyczne, takie posunięcie zabezpieczające się. Zabezpieczające. Hetman E8. Skoczek C4. Skoczek tego gońca chce skasować. Hetman G6. Skoczek D6. Hetman D6. Pozycja w tej chwili jest trochę trudna dla czarnych z uwagi na słabość króla i słabość czarnych pól. Piony poszły. Jeżeli białym udałoby się przerzucić hetmana na tę przekątną, miałyby szansę. Jeden z pomysłów to jest zagrać B3, cofnąć gońca i postawić hetmana na C3. H4. Po tym ruchu, ponieważ grozi F3,
Czarne się ratują. Hetman bije w 4, wieża bije w 4, wieża bije w 4, H5, wieża E1. Czarne mają przejściowa piona więcej, jednakże różnopolowe gońce przy wieżach mają tendencje remisowe, wieże mają tendencje remisowe, więc dalsza gra już nie była długa. Wieża F6, wieża bije w 6, goniec bije w 6. Jak zdjąć wieżę, to jest remis. Król F7, goniec H4, wieża E8, próba wymiany wież. Caruana nie zgadza się, bo wieża E8, wieża E8, król E2. Pozycja jest nie do ruszenia. Król stoi na D7 i nie ma jak ruszyć pozycji czarnych. To byłoby, więc odszedł wieżą na F1, król G8, wieża F6, wieża E2 aktywnie. Teraz czarne są nawet aktywniejsze. Wieża D2, wieża G5 i zgodzono się na remis. I słusznie, czarne zabiorą piona, białe zabiorą piona. I partia skończy się remis. Partia skończy się remis. Bojowa partia, ale jak zwykle skończyła się remis.